warszawskim Drem, czyli Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, to część Warszawy o bardzo wyraźnym, jednorodnym kształcie architektonicznym. To dzielnica socrealistyczna, której centralną częścią jest Plac Konstytucji, ale tutaj nie trzeba być przewodnikiem, żeby idąc ulicami MDM-u zorientować się, kiedy to miejsce zostało oddane do użytku. Spójrz, płaskorzeźba Habdasa przedstawiająca pochód z okazji 22 lipca. Data jest 52 rok. Wtedy właśnie pierwsi mieszkańcy szczęściarze wprowadzili się na MDM. Jedna ze smakowitszych anegdotek odnośnie MDM-u to ta, że kształty kandelabrów wyrysował, albo chociaż wybrał osobiście, nie kto inny jak Bolesław Bierut. Dzisiaj znowu zabieram Cię na MDM, czyli do Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. To centrum Warszawy i tutaj jest pewien element, który czasowo, ani tematycznie nie do końca pasuje. Nie jest to ta mozaika, tutaj data oddania do użytku MDM-u, ale nazwa zaułku, który jest na rogu Placu Konstytucji oraz Śniadecki. To jest zaułek braci Pakulskich. Kim byli bracia Pakulscy? Oni prowadzili przednie, przedwojenne delikatesy, a właściwie sklep kolonialny. Czego tam nie było? Zaraz pokażę Ci to na zdjęciach. Ich główny lokal był naprzeciwko braci Jabłkowskich, czyli domu handlowego, który mieścił się na północnym Śródmieściu.